Dzisiaj przedpremierowo, jako pierwsi w Polsce, przetestujemy nowego epickiego zadymiarza, którym jest Berry. Berry jest jednorożcem. To akurat jest lama z jednym rogiem, bo też chciała być jednorożcem. Ale jeżeli chcielibyście zobaczyć w życiu chociaż raz jednorożca, no to zostaw łapkę w górę. I nie tylko, weźcie też udział w konkursie na kozackie skin do Bulla. Wystarczy, że w komentarzu napiszecie Minotaur Bull Giveaway. Następnie klikniecie pierwszy link w opisie, a następnie naciśniecie przycisk wesprzyj twórcę. Mam do rozdania jeszcze 6 kodów, więc będę przez najbliższe odcinki też rozdawał skiny. Ta osoba wygrywa skina z poprzedniego odcinka, gratuluję, odezwij się na mój e-mail, a ja ci podeślę kodzik. Moi drodzy państwo, przywitajcie pierwszego konia w grze Brawl Stars, jednorożca, Berego. Jest to tęczowy jednorożec połączony z lodami, z posypką i z delikatną muskulaturą, ponieważ... Ej, a czy to przypadkiem nie jest kostium? I czy przypadkiem Berry nie jest człowiekiem? Spójrzcie, ma ramiona od człowieka, ale są one zakończone podkowami. Ciekawe, ale z tyłu ma zamek, który można by było rozpiąć i zobaczyć, jak wygląda Berry. Grzywa mu przysłania jedno oko, na czole jest rozplaszczony lód, na policzku ma posypkę z lodów, no i oczywiście ta kozacka dziara na łapie, na tym wielkim bicepsie. Podkowa z jakimś workiem. Mega ciekawa postać. Skoro wiemy, jak już wygląda, no to teraz poczytajmy co nieco o nim. Berry jest zadymiarzem epickim, co może pójść nie tak podczas pracy w sklepie ze słodyczami Mandy? Wszystko! Berry jest jednak cierpliwy i twardy jak koń roboczy. Pozornie nie lubi swojej pracy, ale pod koniec zmiany można dostrzec uśmiech. No gdzie? Tak, on jest bardzo wkurzony cały czas. Jego mimika twarzy pokazuje, że nie jest zadowolony z życia. Ale może się mylę. Ja Berego mam już na 11 poziomie mocy, czyli na najwyższym. Teraz sobie sprawdźmy jego statystyki zadymiarza, czyli jak ulepszycie na maksa Berego, będziecie mieli 5000 życia, szybkość ruchu jest normalna, atak, przełamanie lodów. Berry rzuca w docelowy obszar stopione lody, które zadają obrażenia wrogom i leczą sojuszników po trafieniu. Czyli to jest hybryda, nie dość, że jest throwerem, który rzuca, dodatkowo jeszcze leczy. Coś podobnego miał Barley, że rzucał swoim potionem i wtedy odzyskiwał życie. Przy którymś tam Star Powerze, chyba przy drugim. A tutaj mamy wszystko w jednym pakiecie. Obrażenia na sekundę 1320, zasięg normalny, szybkość przeładowania bardzo powolna, więc to nie będzie jakoś super dynamiczny zadymiarz. No i oczywiście leczenie, 660 punktów życia na sekundę. Tutaj jak widzimy mamy dostępne cechy. Ten zadymiarz ładuje super atak w wyniku dokonanego leczenia. Zobaczymy sobie na czym to polega. Chyba jak mój sojusznik wejdzie w pole mojego leczenia, no to... Wtedy odzyskuje ulta? Ciekawe. Super atak nazywa się słodki piruet. Berry pędzi przed siebie. Coś jak szarża Bulla, obracając się i rozrzucając wokół stopione lody, które zadają obrażenia wrogom i leczą sojuszników po trafieniu. Obrażenia i leczenie to 3040. Sporo jak na leczenie. Do tego zasięg daleki, obrażenia na sekundę 1320 i leczenie na sekundę 660. No dobra, czyli obrażenia, leczenie, chyba raczej tu się to ma do... Nie, rozumiem. Dobra, przetestujmy to i to lepiej sobie zrozumiemy, bo jest tutaj troszeczkę to dziwnie napisane. Więc na początku testujemy Berego bez żadnych star powerów oraz gadżetów. Na początku sprawdźmy. Jak widzicie, mamy 5000 życia i rzucamy. Raz, dwa, trzy. Ej, całkiem szybko rzuca te lody, tylko zobaczcie jak długo się ładuje amunicja. A amunicji mamy tylko i wyłącznie 3. Dobra, rzućmy jeszcze raz lodem oponenta, leci lód i... 1320, 1320, 1320, 1320, 1320, 1320. 6 razy uderzamy po 1320, więc jak ktoś będzie na awku, no to nie ma szans przeżyć. Teraz lecimy ultem w dół. Let's go! Okej. Okay. Jest to połączenie szarży Bulla z szarżą Karla, tak bym to nazwał. Jeszcze raz sobie szybko nabijmy ulta. Na jednym oponencie nabijamy pół ulta. Dobra. Czyli musimy tak naprawdę jakby dwie osoby pokonać, które mają 4 koła życia, żeby nabić sobie... Aha! Brakuje kawałeczka do ulta. Ostatni rzut. I teraz jestem ciekawy, ile bije szarża. Uwaga widzowie, używamy szarży. Let's go! 3040 i raz, dwa, trzy, cztery, pięć i 5 razy uderzamy po 1320. Mocno. A teraz robimy tak, patrzcie. Raz, dwa, trzy i jeszcze ult. Nie no, to tutaj będzie potężny damage. No dobra, powiem wam tak. Na pewno będzie to mocna postać. I pewnie dostanie nerfa, więc przetestujemy ją teraz bez star powerów na polu bitwy. No to zaczynamy, moi drodzy państwo, od solóweczki. Wiem, że ten tryb najbardziej was interesuje. Jestem bardzo ciekawy, jak się gra tym zadymiarzem. Nie podnosimy power cubesów, żeby było trudniej, bo gramy oczywiście na boty. Mamy koletkę u góry. I co, ona wejdzie w moje lody? Weszła w moje lody, no dobra. I ja dzięki temu odzyskuję, raczej zdobywam Ultimate Attack. Patrzcie, mogę spamować i jak sobie rzucę jeszcze pod nogi loda,
To się nim leczę! Ej, rewelacja! Mega mocne! Dobra, szarża. Let's go! Wow. I patrzcie, tu sobie biegam. Po tym, co rozrzuciłem po moich roztopionych lodach i się leczę. Ale czy też macie takie uczucie, że ten koń biegnie w miejscu? Jest za wolny do swoich animacji? Zobaczcie, jak to śmiesznie wygląda. On by wyglądał, jakby biegł w zwolnionym tempie. O kurcze. No dobra. Jak ja mam pokonać takiego mocnego zadymiarza? Ja się pytam. O, ma 13. Padam. Leczę się. Okej. Leczę się! Go! No dobra. Nie miałem z nim najmniejszych szans. Gdybym jeszcze raz go trafił, no to okej. Zobaczmy cieszynkę. Pokazał, że czas na lanie. No i wygrał. Co mogę powiedzieć? Na pewno trzeba się nauczyć grać tym zadymiarzem. Bo uwierzcie mi, nie jest łatwo. Ale z pewnością łatwiej będzie nam się grało, kiedy dokupimy Star Power oraz gadżety. Więc pierwszy gadżet nazywa się Przyjaźń. To piękna sprawa. Berry wywija ogonem, odrzucając wrogów i przywracając pobliskim sojusznikom 1000 punktów życia. Kupujemy. Pierwsza gwiezdna moc nazywa się Lodowe Przeładowanie. Berry zyskuje 50% większą szybkość przeładowania, gdy stoi na własnych stopionych lodach. Okej! Czyli jak sobie rzucimy pod nogi, będziemy się leczyli i będziemy o 50% szybciej przeładowywali amunicję. Ciekawe! Kupujemy! No to teraz sprawdźmy jego umiejętności. A żeby było śmieszniej, zagramy duo, ponieważ tryb duo trwa dłużej i będziemy mogli się więcej nacieszyć grom naszym nowym zadymiarzem. Ja nie podnoszę oczywiście Power Cubesów, mój bocik jak chce niech podnosi, ja lecę zadawać obrażenia innym oponentom. Okej, mamy Larego and Lavrego, czyli też gościa, który rzuca. Chodź. I teraz ja wchodzę w swoje lody. I czy amunicja mi się szybciej ładuje? Tak, zobaczcie, szybciej to trwa. Zarąbiste! Okej, leczenie. Dobra, dostał. Unik. Odzyskujemy HP, bo jest dramat. Dobra, ta postać jest ciężka do gry. Serio, uwierzcie mi. Uciekamy! Aha! Leży! Dobra, go. Tam jeszcze idzie pani Spider-Man Charlie. Odejdź ode mnie, Charlie. Dobra, go. Porobiona, łatwo! Lub prawdopodobnie padnie od kiełka. Ja podniosę to wszystko. I zobaczymy, jaki damage mu zadam. To tik! Let's go, wtika! Bomba! 6688 na 12 Power Cubesach. Nieźle. Drugi gadżet nazywa się Suplementy Lecznicze. Następny główny atak obszarowy Berego trwa o 100% dłużej, czyli lód, którym rzucimy, utrzymuje się w miejscu dwa razy dłużej. 100%, czyli chyba będzie dwa razy dłużej, co nie? Czyli jak się utrzymuje, załóżmy 3 sekundy, no to będzie się utrzymywał 6. Bierzemy to i oczywiście wybieramy też drugą gwiezdną moc, która nazywa się Bałagan. Podstawowy atak Berego zadaje 20% więcej obrażeń po trafieniu na obszarze bez lodu. A na obszarze bez lodów, to no, no to na każdym obszarze, tak? Dziwna sprawa. Kupujemy. Myślałem, że na obszarze z lodami. Testujemy. Na samym początku sprawdźmy sobie, jak długo się utrzymuje lód na ziemi, jak go rzucimy. Uwaga. To jest pierwszy lód. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, prawie siedem. Teraz z lodzikiem. Lód z lodzikiem. Uwaga. Lód na koksie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, 11, 12, 13, 14! Dobra, 14 sekund, aż mnie nawaliły inne boty. O, ale chociaż zobaczyliśmy, jak się Berry wkurza, kiedy przegrywa. Zagrajmy jeszcze raz. No to teraz, moi kochani, sprawdźmy, czy jeżeli tego loda wrzucimy w strefę, która będzie nas już obijała, jesteśmy w stanie utrzymać się długo, długo przy życiu, czy strefa nas szybko pokona. W sumie ten lód leczy 660, a strefa bije po 1000. Ale za chwileczkę strefa się zamknie i zobaczymy. Bo wyobraźcie sobie sytuację, w której jest już late game. I na przykład goni was taka Bibi! I musicie właśnie z nią się bić, ale musicie rotować między bezpieczną strefą a wchodzeniem w chmurę. Okej, lód teraz na przykład pod nogi. Dobra, szarża, żebyśmy się leczyli. Go, no i padam, no nie da się nim grać! Jak jest ciężko grać tym zadymiarzem, jeszcze raz! A przypominam, że mam go na maksymalnym poziomie mocy. Za wolno rzuca tymi potionami, za wolno. Co prawda ma on sporo tych bajerów, ale biega wolno, ładuje mu się amunicja wolno, no i ten damage też jakiś taki super mocny nie jest. A myślałem, że faktycznie zrobi robotę. Dobra, poczekajmy na tą strefkę, bo chciałbym to sprawdzić. Uwaga, jest lód, rzucamy lód w chmurę i stajemy.
Okej, 1300, 900. Dobra, dobra, jesteśmy w stanie w miarę się tutaj utrzymać, widzicie? Długo możemy... A kurde! Opadnę! Okej, w miarę długo możemy się utrzymać w strefie, ale kurczę, nie jest to wcale takie proste. Jeszcze raz, rzucamy i wstajemy, bo strefa bije, kurczę, o te 400 więcej. No ale zobaczcie, można tutaj sobie faktycznie poświrować. Uciekamy wtedy szarżą, aha, wygrałem w ogóle mecz bez atakowania. Co się dzieje? Porąbane są te mecze. Wejdźmy jeszcze na arenę treningową i zobaczmy jeszcze raz, czy faktycznie ten drugi star power polega na tym, że kiedy Berry nie stoi na swoich lodach, atakuje mocniej. Uwaga, rzucamy. 1584. Teraz jest ult i rzucamy tutaj. Leci. 1584. Rzućmy sobie loda pod nogi jeszcze raz. 1584. O co chodzi z tym drugim star powerem? Okej, okay, a wyjdźmy teraz, jeszcze raz rzućmy. 1584, 1320. Nie no, widzowie, albo ja jestem głupi, albo nie rozumiem, na czym to polega. Podstawowy atak Berego zadaje 20% więcej obrażeń po trafieniu na obszarach bez lodów. No i nie działa, bo nieważne, czy stoi, czy nie stoi na lodach, i tak tyle samo zadaje damage'a. Może coś po prostu w tej wersji deweloperskiej jest jeszcze zepsute. Bo ten star power działa. Berry zyskuje 50% większą szybkość przeładowania, gdy stoi na własnych stopionych lodach. To działa, ale to nie. Albo ja czegoś nie rozumiem. Dajcie znać w komentarzu. Może jestem głupi. Mało tego, Berry będzie miał jeszcze dodatkowego skinka. Spójrzcie na to. Mroczny koń Berry. Fajny. O wiele, wiele lepszy. On ma na głowie pachołek drogowy. Nie wytrzymam. Tu ma tatuaż I love mom. No i oczywiście... Czy to nie jest czaszeczka z logo Showdown w grze Brawl Stars? Coś takiego. I na sam koniec ustalmy najlepszy build. Czyli... Suplementy lecznicze na pewno, a Star Power pierwszy. Berry zyskuje 50% większą szybkość przeładowania. Lodowe przeładowanie. I specjalnie na sam koniec, widzowie, zagram dla was starcie kolorów. Nowy tryb, którego jeszcze nie graliśmy. Gram ten tryb pierwszy raz, widzicie, jest 47 do 47. I my musimy odbijać ten kolorek, tak? Rozumiem. Okej, okay. Szybko lód pod nogi, padnę. Dobra, Melody i Jackie jest za mocna na ten tryb. Musimy odbijać tą piłką jak w Brawl Ballu i dzięki temu zaznaczamy na mapie śladem swój obszar. Okej. Okay. Hop. No daj mi tą piłkę! Czy ja mogę uleczyć jego summona? Pewnie nie mogę, ale... Leczmy za to naszą Lolę. Lola, lecz się. No i dobra, patrzcie, strzelam tu. Podjeżdżam Jackiego. Aha! Ja nie mam szans! Po co jest ta szarża, jak ona nie ma w ogóle jakiegoś super damage'a, którym możemy zaskoczyć innych oponentów? Średnio to wygląda. A ja sobie tą piłką zaznaczam teren. Zarąbiste nawet. I powiem, że nie. Pyk. Moje. I mamy dojść do 100%, czy my mamy czekać do końca czasu? Zaraz sprawdzimy. Zaraz, moi drodzy, to wyjaśnimy tą sytuację. Dobra, moje. Hop. Hop. Zaznaczamy. Go. Strzelaj. Tym... Co to jest? Tibijski Beholder! Tak wyglądał Beholder w Tibi, widzowie, wiecie? Tym, co my gramy tutaj. Dobra, okej. Okay. 95% już miałem, ale mi przejęli piłę. Beholdera mi przejęli. Okej. Dobra, tego chociaż może, kurczę, kruka pokonam. Nie no, uciekł mi jeszcze kruk. Moje lody. Dobra. Dawaj, Jackie, odejdź, Jackie. Ja nie mogę wygrać na boty. Ah, niesamowite. Dobra, gdzie jest ta piła? Tam. Po co to wybiłeś tam, gamoniu? Moja piła, dobra, leczymy jeszcze. Tu szybko loda rzucę. Ultimate. Okej, okay, wygraliśmy. Szczerze, ciekawy tryb, ale nie Berry. Berry na ten tryb odpada. Obejrzałeś film do samego końca? Napisz w komentarzu i haha. I pamiętaj, że brać udział w konkursie, bo do zgarnięcia jest kozacki skin do bóla. Wystarczy, że w komentarzu napiszesz hashtag Minotaur Bull Giveaway, a w grze w sklepie z przedmiotami będziesz miał aktywny kod Farel. Wyniki w następnym odcinku, a my widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Cześć!